Paurym, paurym, cim, cim. rym, paurym, paurym, cym, cym. Dobra, sz, trzy, cztery. Dzień dobry drodzy kochani cudowni państwo, tutaj Alan Wysocki, witamy, witamy, witamy w naszej twojej, waszej, naszej cudownej na tematówce. Z nami jest... Joanna Stawczyk, Bonżur. Bonjour, bonjour. bonjour. Joanna, zdradź nam o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. A zdradzę, dzisiaj wyjątkowo trzy tematy, ale Petare, przeoramy be. je, przeoramy je. Będzie Antek Królikowski i jazda, moi drodzy, z konopiami. E, będą preselekcje do Eurowizji. Zobaczymy, kto ma szansę, jakich mamy kandydatów i co tam robi Edyta Górniak również. No i mięsna propaganda prawicy i świerszczyki. Tak, świerszczyki w pełnej krasie. Bez w żadnym wypadku. To co, Joanna? Jazda. Od pierwszego tematu zaczynamy. Antek Królikowski, zatrzymany pod swoim domem w samochodzie. Narkotest wykazał, że no, był pod wpływem środków odurzających. Jak później Antoni Królikowski wyjaśnił, cierpi na stwardnienie rozsiane i dzień wcześniej, wieczorem, korzystał z medycznej ma marihuany. Która, jak wiadomo, której stężenie utrzymuje się trochę dłużej. W związku z powyższym policja teraz pobrała jego krew do badań, żeby ustalić, co tam konkretnie się działo, co tam konkretnie było grane. No i jak to Antoni Królikowski, co Antoni Królikowski się pokaże, to wybucha wielka afera. Joanna. Tak, no ja w ogóle jestem w szoku takiej, można powiedzieć, cykliczności wszechświata. Z tego względu, <noise> że dokładnie rok temu. Wybuchła afera wokół Antka i Asi Opozdy w, kontek w kontekście ich rozstania, ponieważ za dwa dni pierwsze urodziny będzie świętował ich synek Wincent. No i dokładnie mija rok. I tak jak po prostu, jakby na siłę, ten Antek chciał o sobie przypomnieć. No wiadomo, na pewno nie prosił się o kontrolę, to jest jasna sprawa, ale, ale jakby ten wszechświat no, po prostu tak. chciał do niego zawrócić i jeszcze raz po prostu rozgrzebywać też sprawy. Coś to no... było w gwiazdach. Coś, jakaś taka kwadratura tak. Saturna, uranu tam się weszła w korelację bum, bum. z jego znakiem zodiaku, i, i coś tutaj się zadziało. No dobrze, Anna, ale powiedz mi w takim razie, bo mm -hmm. ja na przykład odnoszę wrażenie, że wszyscy chcieliśmy złapać tego królikowskiego na gorącym. Uczynku, a on się trochę jednak wywinął. No, wywinął. Jak ty patrzysz na te. Tę... Czy on aferkę? się wywinął? No. Kwestia w ogóle medycznej marihuany, THC, no wiemy doskonale o tym, każdy pojmuje medyczną marihuanę trochę inaczej, ponieważ mamy teraz multum produktów z CBD. CBD jest, jak wiemy, dostępne, mamy różne kule do kąpieli, kremy, bajery, krople pod język, świrki różne, świrki różne. no z tym, że te krople CBD są pozbawione THC tetrahydrokanabidol, jeśli dobrze pamiętam. Brawo, I jest to właśnie ta substancja, która powołuje, powoduje mm, otępienie. No i tutaj zatrzymajmy się przy tym, że jeśli stosuje się już takie substancje, czy, czy legalnie, czy nielegalnie, w jakich tam stężeniach, to jest antka sprawa i myślę, że sam antek do końca nie wie, jakie tam są tego stężenia. E, no bo umówmy się, no u nas nie jest to rynek jeszcze legalny, w związku z tym, e, tak jak w Ameryce, lecimy sobie po prostu do apteki czy do coffee shopu i mamy dokładnie opisane, jaki procent, co tam jest. No to tutaj <laughs> trochę jest taka tak zwana gra w zielone, można powiedzieć, że nie wiemy. No, ale skoro my przyjmujemy takie substancje na stwardnienie rozsiane i wiemy doskonale, to pomaga, to pomaga. E, ale czy my wówczas powinniśmy wsiadać za kółko? I to jest właśnie to, co mnie zastanawia, ponieważ no, tutaj faktycznie no, musimy poczekać, aż te badania krwi pokażą, na ile królikowski mówi prawdę, na ile nie. Chociaż wydaje mi się, że jeśli on wiedział, że będzie miał tę krew pobraną do badań, to że pewnie faktycznie po prostu wczoraj tam sobie przyjarał. Ale Wszedłem sobie na stronę wolnych konopi, które mm -hmm. się do tej sprawy odniosły, i cytuję. Pacjent, cytuję. Pacjent chory na stwardnienie rozsiane musi używać marihuany codziennie, ponieważ opóźnia ona znacząco postępowanie choroby. I zastanawiam się, czy osoba, która codziennie korzysta z używek, no bo to jest THC, z no substancji odurzających, yy, faktycznie jemu to pomaga i to jest faktycznie udowodnione, że no to ma jakiś tam wpływ zdrowotny, ale czy to jest osoba, która powinna wsiadać za kółko? No ja uważam, że nie. I uważam, że jakby. Z, z prostego względu dla bezpieczeństwa tego człowieka, bo to nie jest kwestia używek, to jest kwestia dekoncentracji, skupienia, kiedy prowadzisz samochodem, jesteś na tej drodze, przecież to są osoby trzeźwe, na przykład, które z przemęczenia doprowadzają do, do, do wypadków, albo sobie niechcący robią krzywdę w tym ruchu drogowym. Ja nie rozumiem, dlaczego Królikowski, który no, jest osobą nie najbiedniejszą, czy on nie mógł sobie zamówić Ubera, bolta, no, wsiąść w taksówkę. Mówię, dla własnego bezpieczeństwa, mm -hmm. no bo to nie jest przypadek baty, kozidrak czy, 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 czy sztura, że tam mamy jakieś takie różne rajdy, no ale jednak. Tak, że, tak. No, jednak mógł, mógł się przesiąść i my bardzo Królikowskiemu polecamy, mamy też fajną komunikację miejską w Warszawie, jest metro, zaraz będą też i kolejne linie, mamy autobusiki, mamy tramwaje. To jest taki, kupuje się taki bilet i tam się go tam robi ciów i, 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 i ja bardzo, bardzo serdecznie to Królikowskiemu polecam. No, no ale f... właśnie mi się nie, bo przytoczyłeś wolne konopie, i wolne konopie tutaj też zaznaczyły, taki cytat, tutaj sobie wypisaliśmy, co drugi z was używa niebezpiecznych dla zdrowia leków. Prowadzi samochód po tramalach, ksanaxach i doksepinach. No, no, no szczerze, no. Ale jak czy to jest ktoś, argument na zasadzie, że. To jest żaden argument, ponieważ jeśli ktoś leczy się, jest pod opieką stałą psychiatry i przyjmuje takie leki, jak tu wspomniane, które bardzo wyciszają, e, otępiają w wielu przypadkach, no to moim zdaniem również po takich lekach e, lekarze powinni alarmować i pacjentów informować. Nie powinien pan, pani prowadzić samochodu, robi to pani na własną odpowiedzialność, a nawet no, bardziej zaznaczyć to, że nie powinno się po prostu tego robić. Czy to jest THC, czy to są tego typu leki. Czy zwykłe przemęczenie? Czy zwykłe przemęczenie, jeśli jesteśmy w trakcie leczenia, to może odpuśćmy sobie po prostu prowadzenie pojazdu. No bo to przypadek może, może nie najczęstszy, ale zaliczycie potem wypadek i będziecie sobie pluć w brodę. Ale e, też jest taka ciekawa, ciekawa sprawa, którą obserwuję. No właśnie od mm -hmm. roku, co, co jakaś afera z Królikowskim, czy ten zełański Putin, który tam, on tam wystawił do Do, do, do fightu, tego, no Tak, tego tak, nie, wyszło e, finia, nie? Czy, e, czy, czy, czy ta sprawa z Opozną. Ja widzę takie ciekawe zjawisko. Otóż Królikowski zawsze w mediach społecznościowych jest otoczony, był otoczony taką grupą e, celebrytów, influencerów, którzy lansowali się z nim regularnie na fotkach. Mm -hmm. I zawsze kiedy... I to są celebryci, jakby, którzy są bardzo aktywni na Instagramie codziennie, wrzucają jakieś tam relacje, Insta po pościki, w świecie siłownia, fitlife, coś tam, coś tam. I za każdym razem, kiedy wybucha taka afera, dochodzi do cudownego zjawiska, bo tam, nie wiem, to jest pięć, sześć osób, które nagle po prostu znikają w czasoprzestrzeni. Ich po prostu nie... Nie ma, jest cisza. W ogóle zero komentarza, mm -hmm. komunikatu, oświadczenia. Bo po co się wykazać odwagą cywilną? Jakoś się do sprawy odnieść, jak można robić za słup reklamowy. No właśnie. No właśnie, no cóż, no Antek właśnie kiedy to się wydarzyło w jego urodzinę, po jego urodzinach to się wszystko wydarzyło i tam później były różne w tabloidach, że on się bawił po klubach, nie po klubach, on zadeklarował, że w żadnym klubie się nie bawił, urodziny spędzał spokojnie, także Antku życzymy, aby ten rok był spokojny i może ciut więcej um, kontaktu z synem, o którym tak często mówisz, że Zapewniasz i ja w to wierzę. Totalnie chcesz spędzać czasu, może trochę więcej skupię się na sobie, na swoim zdrowiu i, i uważanie na tego typu afery, bo tutaj wszyscy czekają na każdym rogu i no niestety tak jest. To co Janna, wprowadzaj do Eurowizji. Szansa, 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 a to nie ten program, ale. Komisja konkursowa, moi drodzy, wybrała 10 utworów. Spośród nadesłanych aż 300 propozycji. Organizatorzy Eurowizji ogłosili tą złotą dziesiątkę, chciałoby się rzec, w, w pytaniu na śniadanie, no bo gdzie indziej. no i Czyli właśnie. wcisnęli kątem te kasie cichopek. Troszkę tak. No, jakby Kasi nie było, to by było nudno. No, co tu dużo mówić. No i powiem ci, że nie wiem jak ty, ale ja słuchałam, zapoznałam się ja z tymi propozycjami Ja również słuchałam i się zapoznałam z naszymi tutaj propozycjami muzycznymi na ten festyn miłości, otwartości, równości, Tańca. tańce, różańce, kulęce, różne A takie densy, bajerki. Ja się zapoznałem. I... To może przelećmy tych kandydatów yy, po tych ich propozycjach, yy, bo ja przyznam szczerze, że no, tutaj o każdym sobie dwa słówka wypisałam. Bo, ja już chcę dojść do Edyty Górniak, więc leć z tymi kandydatami. Bo rzetelnie przesłuchałam. No, mamy Ahlenę. Ahlenę brzmi dość zagranicznie, nie polsko, ale na z utworem Buti. No i co? No Jest to raps, ale jest to raps generalnie niższych lotów. Yy, ma on rzekomo promować jakąś tam ciało pozytywność, no bo te Eurowizyjne kawałki muszą mieć zawsze jakiś taki społeczny przekaz. I, yy... I fajnie, tylko gorzej, tak. że to jest robione po takiej najniższej linii yy, oporu. Ja na przykład pamiętam Eurowizję, w której występowała Samantha Tina, nie pamiętam czy ona jest łotyszką, czy ona yy, jest z czy z Litwy. Yy -y. yy. I ona z tym przekazem, z równości, tym przekazem równości zrobiła genialną piosenkę z super teledyskiem, gdzie po prostu występowały osoby z całego w ogóle przekroju społecznego. Tam były mhm. super dźwięki, super noty, w ogóle było to, było to naprawdę fajny music. A, no, a u nas, jak się słucha tych wszystkich kandydatów, to to jest mam wrażenie zrobione po takiej najniższej linii oporu na zasadzie dobra, coś tam zaśpiewamy, że już tam nie będę się ukrywać. No właśnie, no i tu nawet i... wiesz, sam, sam tytuł kawałka Booty. No, no wiemy, tak, tak. co to znaczy Booty. Jest to pupeczka, brzoskwineczka, prawda... Dzięki. Rimci, kimchi, ta... rimci, tak, dokładnie. Taki, no, ale taki... ja w ogóle w tym jest to jakiś rap, trochę R&B. nie czuję w tym totalnie zero jest tak zwanego przytupu. Nie ma błysku w tym. Ja nie czuję w tym też autentyczności, więc. No, jakby to było właśnie spoko, wymuszone spoko, ale nie... tak, ale nie, nie, nie wróżę tutaj niestety wysokich lotów. No mamy też kolejną Alicję Szemplińską, Wraca Alicja Szemplińska. Właśnie... Której bardzo współczuje swoją drogą, bo ona no, fatalnie no, przez te pandemię tam odwołali. I ta Eurovision tam nie wystąpiła w końcu. Potem tak, wleciał, 2020 ona wygrała potem tę i wrzucili Brzozowskiego, mhm. i no teraz próbuje kolejny raz i y, 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 domyślam się, jaką ona musi mieć y, nerwówkę teraz. No, myślę, że nerwówka total. Akurat kawałka Alicji pod tytułem New Home ja jeszcze nie przesłuchałam z tego względu, że on jeszcze po prostu zwyczajnie nie jest dostępny. Premiera będzie całego utworu we czwartek. No, ja jestem bardzo ciekawa, ale tutaj ale wiemy, wiemy, faktycznie... że to już jest jakiś materiał muzyczny, na którym można pracować. Tak, tak, no. tak, na pewno, ale no właśnie, no ja nie zazdroszczę tej całej sytuacji z pandemią, bo wygrała. No, a później wrzucili pana Rafała i, i, i taki był oto finał. A Ale... pamiętasz tę piosenkę Brzozowskiego, bo ja już zapomniałem. Tak, to było, right? Coś w tym stylu. No, czy, czy ja mam. Bo ja nie mogę sobie przypomnieć te piosenki. To jest najgorsze w tych wznikach, że oni nie wpadają w ucho po prostu. No w ogóle, w ogóle. To jest kompletnie. jak to przesłuchasz i nawet jak Tancerze to przesłuchasz tam tańczyli, kilka razy. Bajera była i, i się Bajera szybko skończyła, bo Rafał przecież nie przedostał się finalnie nawet do, do finału, więc za długo to tam nie pochulał. Ale właśnie, mamy też Blankę z utworem Solo. Blanka, bułgarskie korzenie Co coś ciekawostkę wam wrzucę. również była dziewczyna smola z tego. Była uczestniczka Top Model. No TVP promuje tą piosenkę bardzo mocno, ale szczerze no straszna tandeta. W sensie to jest taka piosenka z kategorii ja sobie wyobrażam, że wsiadam do taksóweczki, za kierownicą jest ta, starszy taksówkarz, nie? I mówisz do niego, leci sobie jakaś piosenka, niekoniecznie ci pasuje, dlatego mówisz z góry, proszę pana, czy mogę poprosić o zmianę, yy, zmianę na eskę? Bo na esce zawsze coś tam takiego <laughs> wiesz, z przytupem. No i chłop zmienia na eskę. No i ty sobie wtedy myślisz, leci piosenka solo Blanki. I myślisz sobie, no mogłam nie prosić, żeby zmienił na tą eskę. No i właśnie to jest tego typu piosenka. No ale mamy też Dominika Dudka, który tutaj ostatnio w The Voice of Poland tak, z Thompsonem Wygrał. baronem się dość mocno popisał. Mm, no właśnie. W teledysku w ogóle wystąpi, warto nadmienić, wystąpił sam baron i Sandra Kubicka. I tam była wielka afera o to, że zanim oni oświadczyli, że jest to nagranie właśnie pod teledysk, no to media podgrzały to do czerwoności. Stworzyły taką narrację, że Sandra z baronem wyśmiewają się z osób yy, w kryzysie bezdomności. No okazało się, że to nieprawda, no bo jest to tylko teledysk. I co ja mam powiedzieć w ogóle o tej piosence, o tym teledysku? No jest taka pocieszna, jest trochę taka, zalatuje troszkę takim brytyjskim, mam wrażenie, klimatem. Trochę taki Ed Sheeran, ale mam wrażenie, że Ed Sheeran to takie utwory tworzył na samym początku swojej Czyli kariery. Ed Sheeran, ale nie. Ed Sheeran, ale nie. Taki Ed Sheeran, <laughs> wiecie, po prostu stalać świetlnych temu, bez, bez jakiegoś pazura, bez, bez jakiegoś też przytupu. Więc... Fajnie, fajnie, ale też, też też nie wiem, czy to jest po prostu coś takiego, co mogłoby tą Eurowizję podbić w Liverpoolu. Mamy dalej yy, zespół. Felivers, Never Back Down, piosenka. No i jest rokowo, jest faktycznie energetycznie. Nie wiem, czy ty słuchałeś tego utworu, ale ja dostrzegłam tam taki troszeczkę klimacik, powrót do dzieciństwa bo Jonas Brothers. Mm -hmm. Troszkę tak zalatuje, Pech. no bo chłopcy, ładne buźki, trzeba przyznać, rokowo fajnie. Korzystnie wyglądają. Korzystnie. ładne buźki korzystnie, korzystnie na pewno fajnie pod, pod młodych odbiorców. No a takich odbiorców oczywiście ma Eurowizja, ale dla mnie to nie jest piosenka na miarę. No i teraz wyrastająca roku. gwiazda Eurowizji, czy Jan. Jan. Jan, który no, wywołał zainteresowanie mediów nie tylko przez wzgląd na utwór, ale też przez wzgląd na to, że brał udział w programie Nasz Nowy Dom 100 lat temu. No nie, to nie 100 jest... lat, ale dekady temu, w pierwszym yy, sezonie, tak. I to, to, jest, to jest piękna historia pr -owa. To jest po prostu piękne takie Świetna. story, jak od, od zera do bohatera, yy, do gwiazdora. Ja już po prostu widzę te wywiady, ja już widzę te sławy, widzę te sylwetki, te artykuły w sieci, jak po prostu... Ale szczerze, to yy, nie, nie wjeżdżajmy w szyderę, bo... Ale ja nie wierzę w szyderę, ja mówię no. naprawdę, że ja to... Że, że ja mówię na... no, Chyba pijało, bo bo że tak, ja to naprawdę tak, tak. to widzę, widzę te no. wywiady i to jest super. Znaczy, To jest naprawdę, naprawdę niesamowita historia, bardzo ciekawa. I słuchałem jego yy, piosenki... Mhm. I to nie, jest, to nie jest mój głos muzyczny. W ogóle te piosenki eurowizyjne przeważnie nie są w moim głosie. Ale to tam nie guście. jest piosenka eurowizyjna, to trzeba ale powiedzieć, tak, że to nie jest klimat ale eurowizyjny. Ale ten teledysk. I to, to był jedyny dobry teledysk, który widziałem, bo te wszystkie były robione właśnie takie mm -hmm. no... Mm, 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 a to było tak mocne, że nawet jak już tak po pierwszej minucie mówię, to nie jest moja muzyka, ale siedziałam tak wpatrzony w ten teledysk, co tam się działo, jak to było skręcone, w, w ogóle pomontowane, jak, jak to porobione to wszystko. Ja byłem taki wręcz aż, no, y, coś mnie w sercu ukło. Jak tak skończyłem, zostałem już, mm -hmm. psenka się skończyła, teledysk się skończył. I musiałam tak, wiesz, wziąć taki głębszy oddech. No właśnie, Jan Rozmanowski jest obdarzony wyjątkowo rzadko spotykanym głosem, bo kontratenorem. I co ja powiem o tej piosence? Jest na pewno bardzo intrygująca, tak. jest inna. Ona nie jest taka właśnie cimci-rimci na Eurowizję, że trochę potupać, trochę na dyskotekę, trochę do eski. To nie, nie, nie. To nie jest w ogóle ten kaliber utworu. Klip świetny. Ja jestem zakochana. Ja tam widzę troszkę takie złamanie Billie Eilish, no, czyli wielka światowa hmm. gwiazda z mnóstwem nagród na koncie, więc inspiracja super. Trochę tam też widzę w tym teledysku Merlina Mansona. To jest też interesujące w tym wszystkim o tyle, że to jest chyba jedyny, y, jedyny taki utwór, gdzie widać y, artystę, tak. a nie tylko takie robienie, no dobra, tam coś porównościowemu, tam coś powiadamiającego. Ja mam tylko nadzieję. Y, głos super, imidżowo też fajny, bo troszkę taki androgeniczny, klimat trochę Michał Szpak. Hmm. Y, ja mam y, nadzieję jedną, że jeśli wygra, y, uda się Janowi przejść te preselekcje i reprezentować biało-czerwone barwy, to ja błagam, żeby w to nie wszedł choreograf który wpuści tam po prostu zgraje tancerzy i ten klip po prostu będzie to wyglądało totalnie inaczej niż na tym teledysku, bo ten teledysk jest po prostu perełką tak, i nie wolno no. tego zniszczyć. No także tutaj widzimy bardzo duży potencjał, nie tylko my, bo również internauci. No ale lecimy dalej. Hubasz Majkowski, Judumi. Szczerze, poprawna, ale nie ma nic gorszego na Eurowizji niż poprawna piosenka, bo ona ginie. Ona nawet nie moim zdaniem to w ogóle nie Z moją to też było takie no. <laughs> Okay. Nie no, Maja Herzy okej, okay, tylko Maja Herzy oczywiście w oprawie tancerzy, eguroli, wszystko fajnie, tanecznie. Tylko chodzi o to w tym wszystkim w Eurowizji, że tu już nie chodzi o sam talent muzyczny, tylko to musi być cała oprawa, to musi być full pakiet. Tak, no. no i szczerze mówiąc, Maję ratują ci tancerze, ale ona sama w sobie nie jest specjalnie charyzmatyczna. W sensie nie ma takiej charyzmy, żeby porwać publiczność, sama rusza się średnio. No, no nie, ma, nie ma petardy, co ja powiem? Nie ma petardy. No, ja to no. miałem z, I to samo miałam z Nataszą. Po prostu jak się leci pod tych kandydatach, to jest wszystko, to jest takie. Nie ma petardy. No i Nataszka Urbańska, to jest moja miłość z dzieciństwa. Tak? No bo tak, tak, tak. No przecież wiesz, Nataszy nie można odmówić jej kariery niebywałej. Przecież to były te przebojowe noce, bufwo i tak dalej. No tylko Natasza próbuje po raz enty do tej Eurowizji się przedostać. Różnie się to kończyło, na drugim, trzecim miejscu. Teraz piosenka Lift You Up i szczerze, ja z ostatnimi piosenkami Nataszy mam tak, że ja słyszę tą piosenkę i ona idealnie pasuje mi do jakiegoś kadru z filmu Blanki Lipińskiej, że tam wiesz, masz luksus, ostry seks, ładne widoki i właśnie ja tam widzę piosenkę Nataszy Urbańskiej. – To ty powiedziałaś, to mówi, ta szczęście nie ja. – samo za siebie, ale ja tak widzę to, ja tak widzę to, po prostu susztę No i piosenki. mamy duch Krystiana Ochmana, wiecznie żywy, drodzy Państwo. – O tak, ładnie to powiedziałeś. No właśnie, bo twórcami tej piosenki są ludzie, którzy przy y, River, Christiana Ochmana pracowali. Y, Cóż, no nie będziemy mielić tego Krystiana Ochmana, no bo wiadomo na jakim miejscu wylądował na poprzedniej Eurowizji, chociaż udało mu się przedostać do tego finału, więc taki jest plus tej sytuacji. No ale piosenka też taka, chyba z, z, to było wciąż no, za mało, żeby tam do cytując tej. Cytując Sebastiana Fabieńskiego, się... no jakaś taka, że nie mogę. No jakaś taka, że nie mogę, otóż to. No ale właśnie, e, szczerze mówiąc, ja dalej nie wiem. O co chodzi i dlaczego skoro było tyle petycji, tyle wszystkiego. A mówię a propos Dody. Też Doda nie mam po prostu chciałaby I, pojechać ja, ja na tego... Eurowizję i fajnie tak samo. Było Fake Love, świetne Fake Love w kontekście w ogóle takiej taneczności, super eurowizyjny Ale kawałek jest... Doda. W, w ogóle gdzie dlatego, że mam masę fenomenalnych polskich artystów, którzy mogliby tam pojechać i ja nie rozumiem tego jak to jest, że w tej Eurowizji Junior My tam no. po prostu rozwalamy i no, bijemy w ogóle, wygrywamy, i jest ta Vicky Gabor, i jest ta Roxy Węgiel i nawet. I Sarah ta Sarah o... James tak, przecież. E... No super, to ale są ale ostatnio nie powiem, to chyba Alatra, czy jeśli dobrze pamiętam, ostatnio to tak. też była bardzo spoko dziewczyna. Mhm. I ja naprawdę zaczynam tutaj, naprawdę, ja tego strasznie nie lubię w tej Eurowizji, że to jest taka równość, kochamy się yy, i to jest taka impreza fest miłości, tolerancji, a tam jest tak ta polityka grana i to widać już w samych tych, kurde, tego, do Boże, tych kandydatów, mhm. że mamy tylu polskich artystów moglibyśmy tę Eurowizję dorosłą wycisnąć, wycisnąć naprawdę. podbijać, naprawdę, yy, to znaczy wy, wynik Edyty Górniak sprzed z, 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 z lat jest naprawdę w zasięgu ręki. Yy. A my po prostu, no ja nie wiem, nie, nie, ma, nie jestem w stanie tego inaczej wytłumaczyć niż to, że tam po prostu jest jakaś polityka grana, no jakiś ktoś komuś. Tak, ale ja pamiętam nawet jak y, youtuberka Gosia Secała, trenerka głosu, robiła takie wiecie, w ubiegłym roku podsumowanie, takie techniczne, głosowe i powiedziała, że no właśnie, dlaczego nie ta doda? Dlaczego? Skoro ona tworzy te kawałki. Ona mówi, są, że chce, więc tak, to też nie jest tak, że... Tak, Don't Hide, Wodospady. Ja też nie rozumiem, bo to mogłoby się podnieść. Doda ma też zresztą zasięgi. Mogłoby wyjść to fajnie. No ale cóż, no zobaczymy, zobaczymy. Moi drodzy, już śledźcie szczęście... na temat w niedzielę. Damy znać, jak zadecydowali telewidzowie, jak zadecydowali jurorzy, ale właśnie a propos no jeszcze właśnie, jurorów. No właśnie, na szczęście jeszcze z tymi preselekcjami to tutaj jeszcze będzie głosowanie. Ale już dochodzą do nas nieoficjalne doniesienia, że w składzie jury w imieniu Polski ma zasiadać między innymi Edyta Górniak. Potwierdzenie tej informacji. W formie oficjalnego komunikatu nie ma z prostego względu otóż każdy kraj stara się zataić skład jury z tego względu, żeby uniknąć no, tego, że ktoś po prostu daje w łapę pieniążki i oczekuje konkretnego głosowania na konkretne państwo, wymienienia się głosami czyli afery mhm. jak co roku. Ale ja rozumiem, że Edyta Górniak jest jakby legendą eurowizyjną. W kontekście zajętego tak. miejsca, takiej renomy. To jest kobieta z fenomenalnym głosem. Tego się nie da zaprzeczyć, ale ja nie rozumiem, dlaczego ona zasiada w jury. Znaczy, jeśli zasiada, to nie rozumiem mhm. skąd taka decyzja, z prostego względu. Oglądałem wszystkie sezony The Voice of Poland, w których ona była jurorką. I to jest. Ja no. nie mam na myśli tego, co tam pomontowano i co tam przedstawiono, ale po samych składach tych drużyn. To znaczy ona miała zawsze najmniej wybijające się te drużyny. Mm -hmm. Perełki takie muzyczne, wokalne y wywalała już przy bitwach, do tego stopnia, że czasami nawet nie dało się w montażu ukryć tego zdziwienia jury, że stoją trzy petardy, dwie petardy na scenie, śpiewam w trzy osoby, dwie petardy i jedna fałszuje, a ona bierze tę fałszującą. I jest wielki ząg, bo wszyscy się tam przed tymi telewizorami mhm. mówili, weźmie tę lepszą, czy tę jeszcze lepszą. A tu wyjdzie ta najgorsza. Nie zapomnę nigdy laski, nie, nie, nie wymieniam nazwisk, żeby nie sprawić nikomu przykrości, która po prostu była super na przesłuchaniach w ciemno, ale potem się kompletnie dziewczyna posypała. A to zapomniała tekstu, potem fałszowała Aha. na nokautach, na live'ach i była tak przepychana, aż doszła, nie pamiętam czy do finału, czy, czy odpadła przed finałem, ale jeszcze przed tym finałem, kiedy juror ma, może wpłynąć na głosy, Um, ona jeszcze była podpremiowana przez edyta i no. To nie jest osoba, nie wiem, czy ta górnia kiedykolwiek wygrała jako jurorka The Voice of Poland w kontekście takim, żeby no, jej kandydat mm -hmm. um, wy, wy, odniósł zwycięstwo, ale ja nie rozumiem, to jest osoba, która no, faktycznie nauczy, cię śpiewu, pokaże, czy coś, ale oglądając występy, to nie jest osoba w mojej ocenie, która jest w stanie powiedzieć, to jest ten artysta, który zrobi karierę na, na rynku muzycznym, takim i takim. Abstrakując no. od tego, że mówimy o rynku europejskim, mm -hmm. na którym Edycie górniak nigdy nie udało się zrobić kariery. Mimo tego, po tak. prostu genialną artystką, to jest niezaprzeczalne. I no też ale piosenki i się, były utwory anglojęzyczne. Ang, anglojęzyczne i, yy, no, i jej się po prostu nie udało, więc ja nie wiem, dlaczego ona ma tam zasiadać. No, nie, no, no, właśnie, no o, o ile zasiada właśnie. Tak, no, o to nie chodzi zasiada. w tej Eurowizji, że o ile głosów rozmaitych, pięknych mamy dużo, o tyle problem pojawia się przy wyborze utworu, a właściwie stworzeniu tego utworu, bo nagle piękny głos jest wsadzany w ogóle w jakiś średni utwór. Także miejmy nadzieję, Dzieje, że w tym roku zrobimy jakiś szał na Eurowizji, ale to zobaczymy, tymczasem y, mięsko, Mięso, i robaczki, świerszczyki, tak. chrabonszcze i te inne takie takie. Komisja Europejska wydała zgodę na mm, stosowanie mąki ze świerszczy w, pro, y, w produkcji żywności dla ludzi. Mówimy tutaj o y, chlebusiu, ciasteczkach, ciasteczka, Suni i, i innych Hawajska tak ze świerszczykiem. Tak. Ale to nie jest tak, że te świerszczyki nas już tam zalewają. I różne robaczki. Na początek pozwolenie na wytwarzanie no, takiej mąki, na, na korzystanie z tych robaczków dostała jedna firma. No i we wszystkich artykułach podkreślane jest, że do tej pory świerszcze były wykorzystywane jako pokarm dla zwierząt. Ale to nie koniec tej afery, bo no tutaj wchodzi też kwestia mięsna. Bo równolegle okazało się, że Warszawa należy do organizacji, która wydała raport pokazujący, jakie ograniczenia powinniśmy wprowadzić, żeby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Wiecie, kryzys klimatyczny, wszyscy umrzemy, ale co nas um, i, no, tam to obchodzi. I tam trzeba zrezygnować z mięsa, przejść prze, 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 no samochodów. No, o tym wszyscy tak. rozmawiamy mm -hmm. już od kilku lat. Um, chociaż ja faktycznie uważam, że tutaj do ograniczenia zmian klimatycznych konieczne są działania systemowe. I że to jednak jest kwestia tego, żeby prowadzić działania na arenie międzynarodowej i gdzieś tam w naszym podwórku takim systemowym, prawnym, żeby te globalne ocieplenie hamować, powstrzymywać, żeby ratować tę naszą planetę. Ale dobra, nie o to chodzi. Nie będziemy teraz mhm. dyskutować. Są sprawy ważne i ważniejsze od tego, że nam Ziemia umiera, bo polska prawica zaliczyła zgona, żeby nie powiedzieć gorzej. No, ja może odczytam po prostu, no. Nie może wiem, czy odczytaj. pamiętacie może deklarację... Normalności się posypały, drodzy Państwo. Deklaracje normalności. Jedną z nich złożył e, autor takiego e, pisowskiego z profilu Okiem Młodych, e, Oskar, który w ramach tej deklarności, deklaracji normalności napisał: Jestem katolikiem, jestem dumnym patriotą, jem mięsa, jeżdżę autem, nie popieram euro ani cyfro, cyfrowej waluty, nie popieram ekoideologii, nie popieram superpaństwa no rozumiem, że niemieckiego. Nie dla plan Trzaskowskiego. I to nie koniec, żeby to napisał jakiś jeden tam działacz czy coś, to luz. Ale się zaczęło publikowanie zdjęć ze stekami. Z posypały mięskiem, się konkretnie. posypały się konkretne talerzyki, piękne, drogie steki, krwiste mięsko polscy Polish Boy, Polish Man, Straight Guys, Łukasz Mejza, Jacek Właśnie, Ozdoba. Łukasz co ten Łukasz, Mie Mejza Łukasz powiedział? Mejza. Kiedyś wciskali Polakom, że powinni jeść sztaf i mirabelki, gdy sami jedli ośmiorniczki. Teraz proponują nam świerszcze, co będzie następne. No i jest tu po prostu dramat, nagonka na opozycję na trzaskowskiego, że ten Trzaskowski to już po prostu wyrywa, im to mięso po prostu z tego odjazda. Oni tam siedzą w tej stówce z ten trzaskowski tam biega i mówi, kurde, jazda. Oddawaj tę tackę, z tym schabowym, oddawaj tego schabowego, nie będziesz tak. Prabelkę, szczawiki mam tam świerszczyka. Tak, świerszczyka po prostu. Pulpeciki ze to No nie. Ale to to nie jest tylko tak, że Łukasz Mejza, Patryk Jaki zrobił dokładnie to samo, a Konfederacja, nasze, nasza cudowna e, e, skrajna prawica, mm -hmm. robi z tego temat kampanii wyborczej. Łącząc te dwa tematy, była ostatnio wielka konwencja w Warszawie, której nie będę promował, bo, bo nie będę promował. E, I Sławomir Mencen tutaj e, grzmiał, że my chcemy jeść chleb z polskiej pszenicy, a nie ze świerszczyków. E, a ja chcę chleb z laotańskich nasion szurum, burum, durum, churum ja sobie nie życzę na przykład no, takich <grym> jakichś zagrywek. No co to, to po prostu, jakie to jest wszystko po prostu odrealnione, jaki to, to jest absurd. Człowiek wstaje rano i myśli, że już w tym kraju gorzej nie będzie, myśli, że już się, oni się nic zajmują innego świerszami. nie odwali. Oni Mamy się inflację i, I to jest niesamowite. Polskiej prawicy, Prawa i Sprawiedliwości nie powalił kryzys w rządzie jeszcze. Nie, nie powaliła ich inflacja, nie powaliła ich pandemia, nie powaliła ich wojna w Ukrainie. No nic i, i tysiąc afer, które się ujawnia na stop. Ale faktycznie Świerszczyk no, sprawił, że no, losy polskiej prawicy wiszą na włosku. Nie tylko PiSu, całej prawicy po prostu. Nie wiadomo, nie wiadomo tutaj, co dalej nas będzie czekać. No właśnie, nieprawdopodobne jest. Zobacz, jak to wstrząsnęło zjednoczoną prawicą, gdzie to by się wydawało. Jeszcze Posadka. ja bym tutaj właśnie do tej deklaracji normalności dopisała, że nie tylko katolikiem, dumnym patriotą jestem, jem mięso, jeżdżę autem, ale też bym napisała, no zazwyczaj są to tacy mężczyźni, wiadomo silni deklaracjami, że oni są w stanie obronić, utrzymać całą swoją rodzinę. No i co? I panowie się boją świerszczy, to ja bym. Ja bym zrobiła taki obóz dla, dla Zjednoczonej Prawicy. Kojarzycie ten program, Nagi Instynkt Przetrwania, <laughs> gdzie rozbierali ich po prostu, zostawiali w dżungli na tydzień. E, no i ja bym tak zostawiła panów i byśmy zobaczyli, który by tam po prostu przetrwał, który by... Ja myślę, że oni by z tymi świerszczami Słuchaj, się przeprosili. E, e, nawet gdybyś e, wywaliła wszystkich polityków na obóz przetrwania, to i tak e, tutaj naszych wartości polskich e, katolicznych, katolicznych, katolicznych. Wręcz bronią wiadomości TVP. Otóż posłuchajcie, ja nie wierzę, że też już nic mi nie zaskoczy, naprawdę. Cytuję pasek. Opozycja chce, żeby Polacy jedli robaki. No i tak no. No i tak no. I tak, no. I tak, no. A no właśnie. A to jest no, bardzo cenne źródło białka swoją drogą. Nie, teraz bez, Chociaż... bez żartów tak. To jest przecież źródło białka, które ludzie ym, praktykujący y, rozmaite diety właśnie roślinne które mają, no tak jakby posłuszmy się twardymi faktami, wiemy ile wody zużywa się, gdzie mamy kryzys też hydrologiczny, e, coraz bardziej na świecie, ja nie mówię tylko o Polsce, ile wody zużywa się na przeróbkę mięsa. Więc tutaj nikt nie każe korzystać z tej e, mąki ze świerszczy. No ale właśnie jeden z dziennikarzy jednego portalu, już widziałam, zerknęłam, jeden z dziennikarzy postanowił zrobić ciasto z dodatkiem mąki ze świerszczy no, i jak wrażenia? No, napisał, że wyszło nieco ciemniejsze niż zazwyczaj, ale było równie pyszne, więc. Bądźmy otwarci: nikt nikomu tego nie wkłada do talerza, nikt nikomu z y, nie wyrywa <grywa> z talerza. Po no, jeszcze trzeba podkreślić, że wszystkie takie produkty tego typu będą musiały być dokładnie oznaczone, bo tu jest też kwestia uczuleń, tak? Mhm. Yy, więc no, to nie jest tak, że weźmiecie mąkę i tam nagle się okaże, że świerszcze jecie. No. Drodzy Państwo, no ja proszę Was. Proszę. No ale pięknie podsumował cały temat, y, póki co, oczywiście, mięsa, y, świerszczyków, robaczków, Adam Nowiński zna temat, nasz kolega redakcyjny z pozdrawiamy. pozdrawiamy i ja zacytuję, Adam napisał, tępa propaganda okazała się mieczem obusiecznym i tak naprawdę to ona, a nie jedzenie mięsa powinna być w Polsce zakazana. I to jest piękny akcent, żeby zakończyć nasz y, dzisiejszy y, odcineczek. Co to dużo y, mówić? na no. żyjemy gdzie żyjemy, jest jak jest. Anna, no. Cyklady na cykladach, bajery, Eurowizje i inne takie tam. Może tam, rozumiesz, jakieś y, na scenie pojawią się świetliki, później będzie to jakaś tam y, oprawa. No. no, zobaczymy. Dziękujemy, kochani, i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Trzymajcie cześć. się.